Zapytaliśmy się Nelly między innymi o to, co chciałaby zobaczyć w naszym mieście. Przede wszystkim chciałabym spotkać fanów. Przed przyjazdem trochę poczytałam o Szczecinie i chciałabym zobaczyć katedrę. Myślę, że Szczecin to jest miasto z ciekawą historią, której nie znałam wcześniej, ale świetnie mi się o niej czytało. Miasto tak bardzo zmieniło się pod względem rozmiaru i populacji podczas 10 tysięcy lat. Poza tym ciekawe jest coś takiego jak uczenie się języka z innej grupy językowej, z grupy języków słowiańskich. Jesteście tak blisko Berlina, tak blisko Niemiec, ale wasz język jest zupełnie inny, więc bycie tutaj i słuchanie polskiego jest trochę egzotyczne, inne, ekscytujące. Więc to mi się w Polsce naprawdę podoba. No i ludzie, którzy tu mieszkają, są autentyczni i szczerzy. Zapytaliśmy też Nelly o to, jakie są jej pierwsze wrażenia na temat Szczecina. Moje pierwsze wrażenia. Ojej, dopiero wczoraj tu przyjechałam. Jechałam autostradą z Berlina. Wiem, że było tu wiele renowacji i różnych innych rzeczy, jeśli chodzi o renowację miasta, o architekturę miasta. Bardzo chciałabym odwiedzić Starówkę i zobaczyć odnowione kamienice. Wiem też, że miasto, sam jego układ, struktura dróg były w pewnym sensie wzorowane na Paryżu. To jest bardzo interesujące, bo wiem, że miasto zostało zaprojektowane też przez osobę, która projektowała ulicę Paryża. Świetna sprawa. Chciałabym to zobaczyć. No i oczywiście chciałabym zobaczyć żaglowce, odwiedzić jeden z nich i poczuć się, jakbym była na statku pirackim. Tak więc jestem podekscytowana. Skoro jest to kolejna wizyta w Polsce Nelly Furtado, to została też przez nas zapytana, czy widzi różnice w Polsce i obserwując fanów. No. Jeżeli mam być szczera, to nie. To jest trudne, jeśli nie było się tu przez długi czas, jeżeli nie współpracowało się z żadnym polskim artystą. Trudno jest być wtedy ze wszystkim na czasie. A ja bardzo często, gdy jestem w nowym mieście, uruchamiam mój kreatywny instynkt i nagrywam z lokalnymi artystami albo zapraszam ich na scenę, by ze mną śpiewali. Ale czasem może to być problem, na przykład w Szczecinie, bo będę tutaj tylko przez 2 dni, więc nie wiem, czy zdążę. Ale tak jak powiedziałam, chciałabym też zobaczyć żaglowce, występy innych artystów. Są też jeszcze fani. Dzisiaj na przykład widziałam fanów, którzy byli już w innych miejscach podczas mojej europejskiej trasy. Zawsze, gdy miasto znajduje się w miarę blisko, fani jadą ze mną, żeby zobaczyć kilka koncertów. To bardzo miłe. Zobaczyć znajomą twarz. Mam też świetny polski fan klub, bardzo aktywny, więc przy okazji chciałabym mu podziękować. Mam też nadzieję, że podczas tej wizyty dowiem się czegoś więcej o Polsce.